Cześć dziewczyny, tutaj Katarzyna z Wigello.pl, czyli ze sklepu z perukami. Jak co miesiąc witam Was w filmie, w którym prezentuję, które modele w naszym sklepie w poprzednim miesiącu, czyli w listopadzie, sprzedawały się najlepiej. Dziś nie będę Was trzymała w niepewności, co zajęło pierwsze miejsce. Na najwyższym podium model bardzo przez Was lubiany, to jest model Emily. Tyle, że do tej pory zawsze wygrywał ten model, ale w blondzie z odrostami. A teraz, w takiej jesiennej aurze, Emily wygrała w przepięknym brązie z pasemkami. Mam nadzieję, że to widać. Emily to bardzo twarzowy model premium z wyjątkowo jakościową, rozmytą linią czoła. Ten model mamy w wielu kolorach i jak mówiłam do tej pory, największym powodzeniem cieszył się u nas blond. A teraz, na jesień, wygrał brąz. Numer włosów, czyli kolor włosów, który mam w tej chwili na głowie, to 4 x 30 x 27 x 4R. Miejsce drugie, model Lizzie. Króciutki, wygodny i w tym miesiącu zwyciężył kolor, który lubicie, ale nie w tym modelu. Ten kolor najczęściej sprzedaje się w modelu Zuza Lace. A w tym miesiącu wybrałyście ten kolor u Lizzie. Nazywa się GMS 101. Nie wiem, jak ten kolor wypada u Was w monitorze, ale to jest taki kolor, który jest połączeniem, zmieszaniem blondu oraz platyny czy siwego. Jakbyście mnie spytały, jaki to jest kolor, to nie wiem, bo to już nie jest blond, ale jeszcze nie jest kolor siwy. Bardzo twarzowy. Miejsce trzecie, model Frank. I to jest u nas nóweczka. Świetnej jakości, krótkie włosy z rozmytą linią czoła, ale chciałam Wam jeszcze porównać kolory. Zanim Wam Franka przymierzę, to zobaczcie, czym one się różnią. Ten na głowie, czyli GMS 101, jest troszkę bardziej siwy, natomiast Frank, który w tym miesiącu u nas wygrał, jest takim naturalnym, przyjemnym, zgaszonym blondem. I ten kolor włosów nazywa się 10-14-80. Na głowie wygląda tak. Króciuteńkie, ale fajne, prawie męskie cięcie. Ale ja na przykład lubię krótkie włosy i w takiej długości czuję się całkiem dobrze. Jak widać, Wy też, bo ten model u nas zajął trzecie miejsce. I to jest model premium, ponieważ zobaczcie, jak ma fantastycznie zrobioną, rozmytą linię czoła. Tutaj włosy całkowicie możecie zaczesać do tyłu i to będzie bardzo, bardzo naturalnie wyglądało, nawet z całkowitego bliska. Więc jeżeli chcecie króciutkie włosy, które tutaj z przodu wyglądają naprawdę, dziewczyny, bardzo naturalnie, to Frank właśnie taką rozmytą linię włosów ma. I mamy go oczywiście w wielu kolorach. Do tej pory wybierałyście raczej z odrostami, a w tym miesiącu, no zobaczcie, jakie te włosy są fajne. Można je troszkę nastroszyć. Można je uklepać, można w nim codziennie wyglądać inaczej. Tutaj troszkę wyłażą moje ciemne. Ale nie zwracajcie na to uwagi, bo jeżeli macie swoje jasne albo swoje siwe, to tego zupełnie nie będzie widać. Te włosy się bardzo ładnie pomieszają z tymi, które sobie kupicie, czyli z Frankiem. A teraz miejsce czwarte. Nowość w naszym sklepie i od razu na podium. Model Night. A kolor jest fantastyczny. Mamy go w różnych kolorach, ale to jest candy blond, czyli taki cukierkowy blond. Nie wiem, czy on jest cukierkowy, ale jest bardzo przyjemny. Zobaczcie, ma tonowany dół, rozjaśniony, plus odrosty. Nie za dużo włosów i delikatny skręt. Można go troszkę wydobyć, ale jeżeli chcecie, żeby te włosy były prawie proste, to można je rozczesać. Potem te loki po praniu wrócą. Night ma jeszcze tutaj, na miejscu rozchodzenia się włosów, wszytą mikroskórę, więc nawet z bliska to bardzo ładnie i naturalnie wygląda.
model Relax. Właściwie u nas nowość od niemieckiego producenta Ellenville. I Relax to jest bardzo, bardzo jakościowa peruka. Włosów nie jest za dużo, ale zobaczcie, jak one się naturalnie układają. Takie własne, troszkę odrośnięte, troszkę niegrzeczne, troszkę się kręcą. Jeżeli szukacie takiego modelu, który naprawdę bardzo naturalnie wygląda, te włosy nawet się tak zachowują. Zobaczcie, jak wygląda ten przód. Po prostu fantastycznie, nie do uwierzenia, że to jest peruka. I oczywiście można ją zaczesać na kilka sposobów. Jak mamy dłuższe włosy i one się troszkę kręcą, to możemy z nimi pokombinować. Możemy tutaj bardziej na buzie je sobie zaczesać, albo zaczesać je do tyłu. Wyjątkowo udany model. Na piątym miejscu to jest Gianna. Troszkę dłuższe włosy z bardzo fajnym skrętem. I w tym miesiącu Gianna także zwyciężyła w ciemnym kolorze, bo najczęściej sprzedają się u nas blondy. Ale przychodzi jesień, dziewczyny, i lubicie zmieniać fryzury, lubicie zmieniać kolory włosów i chyba dlatego Gianna w tym miejscu także na podium. To jest także model premium. Ma przepiękną, rozmytą linię czoła, zobaczcie. A numer tych włosów to 4/33. A dziś jeszcze taki dodatkowy bonus, ponieważ siwe peruki u nas nigdy nie zajmują miejsca na podium, ponieważ to jest taki specyficzny włos, potrzebuje do tego konkretnej osoby, najczęściej pani, która ma już swoją naturalną siwiznę, ale mocno przerzedzone włosy. I ten model ma to do siebie, że on u nas się nie sprzedaje przez internet. Ale jeżeli panie do nas przyjadą i przymierzą, uważają, że wyglądają w tym modelu fantastycznie, naturalnie. I on się właśnie u nas sprzedaje, jeżeli ktoś do Poznania przyjedzie i nas odwiedzi. Ten model nazywa się Yoko. Mamy go w wielu kolorach, ale ten konkretny, czyli Snow Mix, jeszcze wam tutaj go pokażę tak z góry, charakteryzuje się tym, że ma przód jaśniejszy, a tył ciemniejszy. Już wam mierzę. A na głowie to cudo wygląda tak. Króciutki, wygodny. Bez odrostów. Z bardzo jakościową, rozmytą linią czoła. Mam nadzieję, że tutaj widzicie, jak to z bliska wygląda. Spróbuję wam na kamerze zrobić takie mocne zbliżenie, bo to w naturze dokładnie tak wygląda. Jeżeli macie ochotę włosy całkowicie zagarnąć do tyłu, nikt nie jest w stanie rozpoznać, że to jest peruka i że to nie są wasze własne włosy. A jak troszeczkę tutaj tą grzywkę tak sobie spuścicie, to tym bardziej. Model nazywa się Yoko, no i mamy go w różnych kolorach. Jak zwykle. Prosicie nas, aby w filmach podawać ceny. Nie chcę tego robić, ponieważ ceny się zmieniają. Dzisiaj powiem, że coś kosztuje x złotych, a film obejrzycie za miesiąc albo za pół roku i to nie będzie się zgadzało z ceną w naszym sklepie. Więc powiem tylko ogólnie, że takie peruki oparte na czepku klasycznym, na przykład jak model Lizzie, kosztują w granicach 300, 500, 600 zł, czasami jeżeli jest bardzo dobra jakość włosów. Natomiast tego typu peruki z rozmytą linią czoła, gdy wyglądają bardzo, bardzo naturalnie, gdy tutaj mają tą siateczkę, na której ręcznie tkane są włosy, to ceny takich modeli zaczynają się od 500 zł i dochodzą czasami nawet do 1000. Pod tym filmem, a właściwie pod każdym filmem, zostawiamy wam linki do modeli. Jeżeli klikniecie w taki link, zostaniecie przeniesieni na naszą stronę internetową i tam już można sobie sprawdzić zarówno ceny, jak i dostępne kolory w modelach. I to na dzisiaj byłoby na tyle. Zakończę na głowie w numerze 1, bo uważam, że akurat ta fryzura do mnie najlepiej pasuje, nawet kolor mi się podoba. Na wszelki wypadek powiem, że każdy model, który wam pokazuję w konkretnym kolorze, występuje u nas także w innych kolorach. Więc jeżeli na przykład Gianna wam się podoba, ale ten kolor włosów nie,
to zadzwońcie do nas, bo na pewno mamy ją w innym kolorze, w jasnym blondzie, w ciemnym blondzie, w siwym. Także warto się z nami skontaktować, pooglądać peruki na stronie wigello.pl albo do nas zadzwonić, bo z nami wszystko przez telefon można załatwić, ale możecie także do nas przyjechać do Poznania, ale proszę, aby każdą wizytę wcześniej umówić z nami telefonicznie. Wszystkie prezentowane modele to peruki medyczne do ciągłego, codziennego noszenia i należy ich używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Dziękuję, do zobaczenia.